Cześć, witajcie. Ja dzisiaj będę przygotowywała śledzie po kaszubsku. Mam tutaj około kilograma śledzi a la Matias. One już były wymoczone jakieś 3-4 godziny. Co jakiś czas zmieniałam wodę i są, jeśli chodzi o mnie, są ok. Więc potrzebujemy do tego cebulka, 5-6 cebul, 4-5 ziaren pieprzu, 2 ziarnka ziela angielskiego, listek laurowy, potrzebujemy koncentrat pomidorowy, 5 łyżek cukru, 5 łyżek octu, 5 łyżek octu, pieprz i olej do smażenia. Najpierw pokroję w piórka, tak jak tutaj już zaczęłam, cebulkę i podsmażę ją na patelni, tak żeby ją tylko zeszklić, z dodatkiem pieprzu i liścia laurowego. Moja cebulka już jest prawie gotowa. Ja tylko ją właśnie zeszkliłam, żeby ona nie zrumieniła się. I zaraz będę dodawała koncentrat pomidorowy, słoiczek koncentratu pomidorowego. Tutaj mam odmierzone 5 łyżek octu. Wlewam. I 5 łyżek cukru. Zaraz będę dosypywała. 5 łyżek cukru. Raz. 2, może na razie 4, 3, a później będziemy próbować, bo jak wiadomo i cebulka lubi słodko i koncentrat pomidorowy też lubi cukier. Dobra, teraz będę to dusiła, wszystko razem jakieś 5-10 minut, a w międzyczasie pokroiłam już moje śledzie. Moja cebulka już jest wymieszana z koncentratem. Teraz będę dusiła na wolniutkim ogniu jakieś 7-10 minut, żeby cebulka dobrze zmiękła, żeby wszystkie składniki się przegryzły. O, zobaczcie, jak tu paruje. Przykręcę chyba i niech powolutku się gotuje. Później, jak już uznamy, że jest wszystko ok z naszą cebulką, przekładamy do śledzi, tylko najpierw musimy wystudzić oczywiście. Przekładamy do śledzi i sałatka gotowa. W międzyczasie dodaję jeszcze dosłownie szczyptę soli dla podkręcenia smaku i duszę dalej. I teraz mój sos pomidorowy jest już wystudzony. Ja przełożyłam już do śledzi. Teraz musimy to dokładnie, delikatnie wymieszać ze sobą i praktycznie danie gotowe. A to już gotowe danie. Śledź po kaszubsku. Jest naprawdę przepyszne. Szybko się robi. Nie wymaga, nie wiem, niewielu składników. Jeśli macie ochotę, to zachęcam do zrobienia takiego śledzika. Naprawdę pyszny. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo do tego zachęcam. Będę bardzo wdzięczna. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.